Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj gościmy w szkółkach pana Marka Bielaka. Pan Marek prowadzi szkółki razem z synami. I to jest takie dobre miejsce, chyba żebyśmy sobie troszeczkę porozmawiali na temat odmian galli, tych, które mamy w tej chwili dostępne. I może byśmy zaczęli od tego, jak to na początku było. Historycznie. Historia, bo początki, taka zwykła gala, to wyglądała w ten sposób. To było jabłko drobne, z lekkim prążkowaniem, może troszeczkę marmurkowa taka. Bardzo słodkie, fajne jabłko, ale na początku to była taka odmiana regionalna w Nowej Zelandii, bo w Europie nie bardzo się przyjęła. U nas w Polsce też była w próbach, ale w tamtym czasie przegrała konkurencję z odmianami, które u nas były. Generalnie nie, ta odmiana nie wypłynęła, nigdy nie stała się odmianą podstawową, tak jak zaczyna być w tej chwili. To raczej była zalecana jaka taka odmiana do prób, na działki. Zresztą w Nowej Zelandii, w ogóle w świecie też ona dopiero się przyjęła później, kiedy powstały te ciemniejsze i takie bardziej paskowane sporty. A u nas, no cóż, w tamtych czasach, kiedy ona była u nas badana, popularny był jeszcze McIntosh. I poza tym mieliśmy tendencję do produkcji odmian wielkoowocowych i czerwonych. Wyjątkiem tylko było Mutsu, bardzo rzadkie, Golden, który też jakoś w tamtych czasach nie mógł się przebić do łask. No i tak, pierwsze mutacje jakie były, to na przykład Gala Royal. Royal Gala cechowała się tym, że była w miarę jeszcze jasna, ale miała takie wyraźne dosyć prążkowanie. To nie jest Royal Gala, ale jabłka powiedzmy w takim typie. Te są troszeczkę za ciemne jak na Royal Gala. I taka prążkowana Royal Gala przyjęła się na całym świecie i jest odmianą powszechnie dostępną, chyba w każdym zakątku świata można je zdobyć, kupić. Natomiast u nas w Polsce największą furorę zrobiła mutacja bez prążków Gala Must. Czym się charakteryzowała Gala Must? Gala Must była dość dużym owocem, chyba jednym z największych. Chyba pozostaje największym. Pozostaje największym. Poza tym no, jest to owoc dość jasny i na obecną chwilę w porównaniu do innych klonów gali jest miękka. Ona po prostu nie nadaje się do dalekiego transportu, gdzieś na eksport. I to jest jej no, główna wada, to jest miękka i jasna, zbyt jasna. No i chyba to, że nie ma prążka tego wodnego. Nie ma prążka, tak, tak. Natomiast jednak no, na tych naszych rynkach tutaj bliższych była bardzo fajna, bo miała dosyć dużą powierzchnię rumieńca. No i wiadomo, Gala różniła się smakiem od wszystkich innych odmian. Do tej pory Gala Must w wielu sadach jest nadal sadzona. To, że jest podstawowa wśród gal w Polsce, to już normalne, ale ciągle jeszcze jest sadzona. Tak, z tym, że jej znaczenie i jej udział zmniejsza się i będzie się zmniejszał. Na pewno ona nie pozostanie tą odmianą klonem gali, który będzie dominował. Zmniejsza się na korzyść ciemniejszych i na korzyść właśnie bardziej paskowanych. Tak, jakie tu właśnie mamy. No dobrze, no to teraz tak. Po Royal Gali kolejną taką całą grupą mutacji prążkowanych, ale ciemniejszych, to była Gala Schniga. Ciemniejsza, z wyraźniejszymi prążkami. Natomiast dosyć niejednolita i z jej selekcji powstała Gala Schniga Schniko. Tutaj mamy jabłuszka ciemniejsze, prążki są dosyć wyraźne, natomiast no cóż, jest to chyba troszeczkę jednak mniejsze jabłko niż Gala Must, to na pewno. I kolejna taka propozycja to jest Gala Schniga Schniko Red. Bardzo
wydaje mi się taka ciemna, chociaż na pewno są jeszcze ciemniejsze, ale to jest ciemna gala. Wydaje mi się, że też jest bardzo duża, natomiast straciła paskowanie. Co do gali właśnie Szniga, Sznikoret, to jest jeszcze ważna rzecz, że ta gala, ten klon nadaje się pod siatkę. Z tego względu, że pod siatką owoce wychodzą generalnie jaśniejsze. I gdybyśmy dali inną galę, jaśniejszą, to nas pod siatki będzie bardzo zbyt jasna. Zbyt jasna. Natomiast ta gala pod siatką wychodzi bardzo dobrze. Myślę, że w ogóle te bardzo ciemne mutacje są głównie chyba dedykowane pod siatki. Pod siatki, tak. Jeżeli pod siatki, to musi być już ciemna gala. Nie może być gala z tych jaśniejszych. Mhm. Dobrze. Gala Szniga, Sznikoret, bardzo ciemny owoc, tylko wydaje mi się, że no już trzeba się dobrze przyglądać, żeby to paskowanie jakieś znaleźć. Raczej ona jest taka już rozmyta. Natomiast ciemną dosyć galą z wyraźnym paskowaniem jest gala Brookfield. Bo gala Brookfield jest też dosyć taką popularną odmianą w naszych nasadzeniach. Gala Brookfield jest to gala, która ma jeden z szerszych pasków, jedna z ładniejszych gal i ona jest dość stabilna. Najstabilniejsza mówi się z gal prążkowanych. No bo tak, bo jeszcze jedną cechą, które mają mutacje gal, to jest to, no, powszechnie jest uznawane, że im bardziej prążkowana gala, tym mniej stabilna. Tak, i tutaj zwróciłbym uwagę na taką rzecz, że w przypadku tych gal prążkowanych, innych gal, w ogóle klonów czy mutacji, odmian powstałych poprzez mutacje, trzeba zwracać bardzo uwagę na odpowiednie pobieranie zrazów z odpowiednich zraźników i odpowiedniej selekcji. Jeżeli nie mamy zachowanej selekcji, jeżeli pobieramy powiedzmy gdzieś z niesprawdzonych drzew, wtedy w sadzie mamy bardzo dużo różnorodność. I jasne, i ciemne, i prążkowane. I tutaj przy produkcji tych gal jest wręcz taki wymóg selekcji, obserwacji ciągłej i ciągłego udoskonalania. W innym wypadku będziemy mieli bardzo duży rozrzut koloru prążkowania i będzie bardzo niejednolity sad. No dobrze. Mamy tam jeszcze dwa przykłady gali dosyć ciemnej, ale nie najciemniejszej. Gala Dark Anne to jest ta, dosyć taka ciemna, z leciutkim prążkiem, bardzo takim delikatnym. Jeśli owoc jest bardzo ciemny, dobrze wybarwiony, to tego prążka praktycznie nie widać. Ale jest to gala, która też ma no, całkiem dosyć dobrą wielkość owoców. Czym ona się jeszcze może różnić od pozostałych? Jest to gala właśnie o dobrym wybarwieniu, ciemna, z zarysowanym ciemnym prążkiem. Jest ona dużo ciemniejsza od gali Brookfield. I prążek jest ciemny i gala jest ciemna, także ona może też się nadawać pod sady, które są pod siatką. I ponieważ nie jest to taki wyraźny prążek, ona jest dużo bardziej stabilna. Właśnie, ona jest bardziej stabilna od tych prążkowanych. Wszystkie gale nieprążkowane są bardziej stabilne niż gale prążkowane. No dobrze. To jeszcze jedna, mógłbym powiedzieć wielka nieobecna, ale jeden owoc mamy, tylko tyle nam się udało na dzisiaj uchwycić. Gala Val. Jest to odmiana, która wśród gal też charakteryzuje się dobrą wielkością. Rumieniec nie jest może taki prążkowany, bardziej może marmurkowy, ale mi się wydaje, że taki dosyć ładny jest, jasny, dosyć taki jaskrawy. Już na drzewie jest taki, no powiedzmy, ponętny. Natomiast to, co ja stwierdziłem przez swój kontakt z tą odmianą przez ostatnie 2 lata, że jest to odmiana zdecydowanie ze wszystkich najtwardsza. Wśród tych, które ja sprawdzałem, sprawdzając dojrzałość zbiorczą.
Generalnie tak jak wszystkie gale, termin zbioru, czy powiedzmy wrażliwość na choroby, jest to mniej więcej to samo jak w standardzie. Tutaj pod tym względem wrażliwości te gale, powiedziałbym, że nie ma jakiejś wyraźnej różnicy między tymi. Powiedział Pan o terminie zbioru. Gala wal często jest zbierana jako ostatnia z tych wszystkich gal, z tego względu właśnie, że ona ładnie przyrasta jeszcze na koniec, ale przede wszystkim jest bardzo twarda, więc dzięki temu można ją zebrać troszeczkę później, a i tak będzie się trzymała bardziej sztywno w chłodni niż inne mutacje. Ponoć też jest troszeczkę słodsza. Tak, tak. Słodka i dlatego tak mało jej tu zostało. Jeden nowy, byśmy zjedli po prostu. Panie Marku, teraz tak. Jest pytanie o termin dojrzałości. Bo na pewno dojrzałość tych odmian gali nie jest taka, jak była w gali tej standardowej, którą mieliśmy kiedyś na początku. Ta gala, przynajmniej w naszych opisach, widniało, że to jest termin dojrzałości drugi, trzeci tydzień, albo nawet druga, a nawet trzecia dekada września. Oczywiście nikt tak późno w tej chwili gali nie zbiera. Zazwyczaj do połowy września mamy już galę całkowicie sprzątniętą. Pan może się ustosunkować do tematu tej dojrzałości zbiorczej, no tych, powiedzmy, pomijmy te stare, tych nowych gal. One terminem zbioru niewiele się różnią, ale ponieważ są to nowe sporty w naszych polskich warunkach, doradzałbym, że trzeba obserwować w każdym sadzie, robić próbę, czy one się nadają i obserwować, bo nie mamy jeszcze takich dużych ilości tych odmian w naszych polskich sadach i trudno przenieść to z sadów włoskich czy z francuskich do nas, ponieważ warunki klimatyczne są trochę różne. I wahania tych warunków klimatycznych i tak dalej. Także każdy musi sam obserwować. I ja myślę, że po dwóch sezonach będziemy mogli dokładnie ustalić sobie, jak to dokładnie mamy, kiedy mamy zbierać. Mm-hmm. No i teraz tak, jeszcze jedna rzecz, bo mamy galę w takiej kondycji, powiem, zebranej z drzewa, ale też mamy tutaj dwie reprezentacje, gala Brookfield i Dark Anne, które są naszykowane, już te jabłka, te są takie po takim delikatnym liftingu, że tak powiem, w kondycji wystawowej. Jak to się udało zrobić, że taka gala zamienia się w taką galę i taka gala w taką? Po prostu te gale są woskowane, takie jak pan Zbyszek powiedział, takie wystawowe, tak żeby po prostu po przetarciu wtedy ten kolor wydobywa się i prążek się wydobywa. One nie są matowe, wtedy ładniej i lepiej po prostu widać, jak dany owoc wygląda. Cieszą wzrok. Przyciągają. Aż czasami trudno by było uwierzyć, że to jest ta sama odmiana, że to są takie same jabłka. To mamy jeszcze jeden przykład. Red Delicious Jeromine. Zazwyczaj jest to jabłko z takim mocno intensywnym nalotem woskowym, ale jak się tą odmianę tak samo przeczyści i przewoskuje, no to proszę, cudeńko. Kto by powiedział, że to jest to samo? Więc te są takie wywoskowane, piękne, trudno powiedzieć by było, że to jest ta sama odmiana po takim wosku. No piękne są. Faktycznie to już każdy musi zdecydować, co i jak mu się podoba. No ale jeżeli zrobimy ją w wersji woskowanej i wersji niewoskowanej, wtedy możemy porównać, jak ona wygląda faktycznie. Panie Marku, to jeszcze takie zapytanie. Zakładając, że to jest przyszłość, to którą z tych mutacji wybrałby Pan do swojego sadu? Zakładają, że to będzie sad bez siatek cieniujących. Jeżeli będzie to sad bez siatek cieniujących, to tutaj śmiało można wchodzić w gale prążkowane, czyli powiedzmy gala Brookfield. By już ciemniejsza i delikatnym prążkiem będzie gala Val. Natomiast jeżeli byłyby siatki, to wtedy wybieramy klony,
które są ciemniejsze, z tego względu, że pod siatką mamy mniej światła i wtedy te owoce wychodzą jaśniejsze. Przy jasnym klonie pod siatką będziemy mieli zbyt jasne owoce, a dzisiaj jest taka tendencja, żeby był jednak i prążek, i żeby one były dość ciemne, ładne. Czyli gdyby to była siatka, ja powiedziałem cieniująca, ale to chodzi oczywiście mi o siatki przeciwgradowe, które po prostu też przy okazji cieniują. Gdyby to było pod siatki, to może bardziej sznikoret? Sznikoret i dark an. Generalnie ja bym tak polecał i tak uważam, tak mi się wydaje i tak to jest z tego co wiem sadzone. Te dwie gale przede wszystkim podsady z siatkami. Mm-hmm. Ja nie potrafię powiedzieć, która by mi się najbardziej podobała. Wydaje mi się, że między sznikoret a dark anem jest niewielka różnica. Podoba mi się w Brookfieldzie to, że ma takie wyraźne prążki. Natomiast jeśli chodzi o takie walory przechowalnicze i zdolność do długiego transportu, no to jednak Galaval to jest twardziel.